Może powinniśmy tak być, nie? Uważaj, kochana, bo jesteśmy już live. Ale kolorystyka dopasowana jest do twojej pięknej bluzeczki, więc myślę, że wszystko w porządku. Witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Chwilkę zaczekamy na was, bo wiemy, że Facebook uwielbia dawać chwilowe opóźnienie, ale ja uważam, że to jest ta chwila, żebyśmy my po drugiej stronie ekranu po prostu mogły sobie wziąć świeży oddech. Taisia, ty tego uczysz, więc biorę też, żeby się zrelaksować, a wy zróbcie to samo. Bo dziś fantastyczny live, dziś wyjątkowa kobieta, nasz gość, naprawdę dla mnie bardzo ekscytujący, Taisia Laudy. Mam nadzieję, że dobrze wypowiadam twoje imię, Taisia, i nazwisko. Może ty nam powiedz. Jak to? Bardzo dobrze. Okej. Powinnam była zapytać wcześniej, ale tak emocje tutaj wrzały, że po prostu weszłyśmy spontanicznie od razu na live. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, Taisia. Dziękuję, że z nami jesteś. I przede wszystkim, skąd tu do nas wpadłaś? Słucham? Skąd do nas tutaj wpadłaś? Skąd, czyli gdzie teraz jestem? Tak, teraz gdzie teraz jesteś? W jakim mieście? Miałam tą szansę wspaniałą, od wielu, wielu dni miałam okazję, żeby się wybrać do naszego biura, które kocham, więc jestem teraz w Warszawie w Zebra Tower, dokładnie na 9 piętrze i w naszym biurze i witam was serdecznie. Cieszę się ogromnie na tą rozmowę. Witajcie, super, widać nawet komentarze, wow. Dokładnie, chciałam, to było moje następne pytanie, zanim dostroimy się tutaj troszeczkę technicznie, chciałam zapytać, czy też widzisz komentarze, bo chciałam zaprosić nasze uczestniczki do zadawania pytań, do, tak, jeśli mogę, wykorzystania Taisi na maksa możliwości. Bo taka okazja, taka możliwość nie zawsze nam się daje w życiu i dlatego ogromnie się cieszę, że możemy tu razem być. Przywitajmy się, Taisia, wspólnie z naszymi słuchaczami, słuchaczkami. Ela pisze, Boguszewska, dwie energetyczne kobiety, cudownie. Karolina, witajcie. Teraz mamy dzień dobry, piękne kobiety w czerwieni. No właśnie, bo chciałyśmy podkreślić naszą kobiecość z Światowego Imperium Kobiety Spełnionej, naszą kolorystykę. Ale specjalnie dla Dory. To właśnie. Spełnionych. Może w trakcie live'u później się rozbiorę, bo będzie mi gorąco. Nie żeby w całości, spokojnie, ale zdejmę tą czerwień. Słuchajcie, zaczyna się dziać, więc mam nadzieję, że będziecie nam dopingować, że będziemy razem, bo wszystko jest po to, żebyśmy się właśnie nawzajem inspirowały. Dokładnie, jest z nami Agnieszka Marcin, gdzieś mi tutaj uciekła, bo tak szybko lecą te komentarze. Jest z nami Krystyna Pławecka, fajnie, ale się cieszę. Są z nami też mężczyźni, gdzieś mi komentarz uciekł. Bliźniaczki napisał Tomasz Józef Michniewski. Witaj Tomku, serdecznie ciebie też pozdrawiam. Bliźniaczki w jakiś sposób, może tak, chciałyśmy się wyróżnić, więc ubrałyśmy inne koszule, aczkolwiek każda z nas miała przyjść w sukience. Ale... Ja mam ciemne wnętrze, a Dora ma jasne. Zobaczymy, czy tak pozostanie do końca. Jasną kokardkę zresztą. Wspaniale. Okej, słuchajcie, tak troszeczkę może nietypowo, może inaczej, ale może właśnie po to ma być, bo chcemy być wszyscy autentyczni, spójni z tym, co czujemy w naszym sercu, a to właśnie dzisiaj z Taisią czujemy i razem z wami, mam nadzieję, że odczujemy. Ja chciałam wam tutaj już rozpocząć, być może powinniśmy już zacząć, żeby też nie przedłużać. Przede wszystkim jesteśmy tutaj, spotykamy się tutaj na tym kanale Dora Fyda, dlatego żeby łączyć kobiety i mężczyzn w spełnieniu, w dążeniu do spełnienia. Zapraszam tu wyjątkowych gości, ekspertów właśnie takich jak między innymi Taisia, zaraz wam opowiem, w czym się dokładnie specjalizuje, kim jest i dlaczego tutaj poprosiłam ją, żeby u nas też zagościła, więc ogromnie się cieszę. Myślę, że temat dotyczy każdego z nas. Będziemy rozmawiać o silnych, mocnych stronach, o talentach, ale to, o co poproszę od serca najbardziej Taisię, to o to, żeby powiedziała, wytłumaczyła i przedstawiła nam, dlaczego tak naprawdę obawiamy się
odkrywania naszych talentów? Może nie obawiamy się, może jest za tym zupełnie inny lęk albo blokada, albo dlaczego właśnie to wszystko tak się dzieje. Ale pozwól, Talisa, że jeszcze pozdrowimy i tutaj nasze wspaniałe uczestniczki, słuchaczki. Jest z nami Natalia Biegacz, dwie fantastyczne i nietuzinkowe kobiety. Wow! Pisze cudowny talent, pozdrawiam z Polski, pozdrawiam z Wiednia, ale się tutaj nam dzieje, mamy bardzo międzynarodowo, też z nami jest Grażynka, Joasia, Beatka, wow, 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 ale leci. Ma być Jola ze Sztokholmu, Małgosia. Będziemy, dokładnie, jeszcze czekamy na wszystkich. Ale na pewno gdzieś tam. Tak, gdzieś tu Gosia mnie śmignęła. Wiedziałam, że Jola już udostępniła live u siebie na Facebooku i dzięki temu nawet mi się udało to zrobić, chociaż nigdy nie potrafię tego zrobić. No właśnie, że rozmawiałyśmy o tym. Dlatego bardzo rzadko proszę, ale taka jest też moja misja, taka jest też moja rola tutaj dzisiaj. Bardzo Was proszę i zapraszam. Jeżeli poczujesz w sobie wewnętrznie, że ten live jest skierowany do ciebie, jest skierowany ta cała ta treść do bliskiej ci osoby, to udostępnij, zaproś przyjaciółkę, pomóż jej odkryć jej talenty i uwierzyć przede wszystkim w jej wyjątkowość. Może teraz akurat pomyślałaś sobie o jakiejś koleżance, pomyślałaś sobie o jakimś koledze, czy pomyślałeś o jakiejś koleżance, czy o koledze, to zawołaj go tutaj do nas, będziemy rozmawiać, odkrywać i to pozwoli nam pójść o krok dalej. Cieszę się bardzo, ja myślę, że już pomalutku możemy tutaj ruszać, bo już wrze tutaj całość, ja też się ogromnie cieszę. Na chwilę nas wycofam, żebyśmy zaraz mogły być bliżej Was, żebyśmy mogły tutaj też bliżej z Wami rozmawiać. Zachęcam Was bardzo do komentowania, do zadawania pytań, a przede wszystkim do zapytań typu skąd jest ten lęk we mnie, albo do Twoich przemyśleń. Myślę, że Taisja ma taką przestrzeń, taką możliwość do odpowiedzenia, czy do dania Ci odpowiedzi, a jeżeli nie, to na pewno gdzieś pomiędzy swoją pracą może cofnie się do komentarza, powróci, żeby tutaj wzmocnić Ciebie, bo po to właśnie tutaj jesteśmy. Ale tyle z mojej strony. Posłuchajcie więc, Taisja, kim jest Taisja? I przede wszystkim dziękuję Ci, że jesteś już tak bardzo, bardzo oficjalnie. Naprawdę ściskam Cię w imieniu wszystkich kobiet, w szczególności Światowego Imperium Kobiety Spełnionej, Grażynki Buchholz, Beatki Klimkowskiej, Iwonki Rolak, Jolanty Stankiewicz, Moniki Rozati, Agnieszki Marciniak, Marty Bartosiak i jeszcze mam nadzieję, nikogo nie zapomniałam, i Moniki Persz oczywiście, także cała nasza ekipa kobiet, które w czerwieni inspirują, aktywują Polki do działania, łączą i bardzo ogromnie się cieszę, bo dzięki właśnie naszym wspólnym działaniom możemy zapraszać tak wspaniałych gości, jakim jesteś Ty, Taisja. Dziękujemy Ci, że znalazłaś dla nas czas. Ależ się nagadałam. Ja Wam dziękuję, to było niesamowite spotkać te wszystkie osoby, które wymieniłaś w Sztokholmie, i powiem, że dziewczyny, ja za Wami tęsknię, bo ja wiem, że Wy to oglądacie i to jest niewiarygodne, jak można zbudować pięć przez krótki wieczór, który się spędza razem. Mm-hmm. Ale kiedy się mówi, rozmawia o prawdziwych, autentycznych rzeczach, kiedy się mówi o sobie, kiedy się zagląda w głąb siebie, kiedy się mówi o tym właśnie, czego się obawiamy, ale też czego pragniemy. Jak mówiłyśmy sobie, że wszystkie czułyśmy, wszyscy, bo byli też panowie, czuliśmy, że przez te parę godzin razem wtedy mieliśmy to uczucie, jakbyśmy byli w domu. I ja mam nadzieję, że dzisiaj, mimo tego, że nie widzę każdej twarzy, która jest na tym live'ie dzisiaj, że uda Wam się i nam razem, nam wszystkim poczuć znowu, jakbyśmy byli w domu. Ponieważ to o to chodzi, a jak się czujemy w domu? Czujemy się swojsko, czujemy, że możemy być sobą. Czujemy, że możemy być tą najlepszą wersją siebie, i też czasami tą najgorszą wersją siebie, i że to jest okej.
I bardzo bym chciała, żeby dzisiaj ta rozmowa właśnie taka była, po prostu autentyczna, głęboka, szczera. Jeżeli będę mogła czymkolwiek Wam posłużyć, to zrobię wszystko, żeby tak się stało, a wiem, że Dora ze swoją energią, mową i wszystkim nas do tego poprowadzi. Cichutko, bo taką też mam nadzieję, ale mam tyle w sobie emocji, że nie wiem, czy one będą na pod kontrolą. Pomoże nam ten, który nas połączył, więc spokojnie. No właśnie. Fajnie, cudownie. Chciałabym, żebyście posłuchały, kim jest Taisia Laude. Taką mam funkcję, taką mam tutaj też misję do Was, żeby przedstawiać wyjątkowość naszych gości. Twórczyni unikatowego programu prowadzącego do odnalezienia osobistej, organizacyjnej misji i spełniania na wszystkich płaszczyznach. A jak wiecie, spełnienie w Światowym Imperium Kobiety Spełnionej nam jest bliskie. Formuła Genius, który opierając się na połączeniu trzech najważniejszych czynników spełnienia, talentów, mocnych stron, wartości i marzeń, prowadzi do działań w maksymalnej radości, efektywności i sukcesie. Kobieta, czekajcie sekundkę, będzie mi łatwiej. O tak, jeszcze sekundka. O, będzie mi łatwiej. Kobieta o niesamowitym darze przemawiania i przekazywania mądrości Bożej w połączeniu z najnowszymi odkryciami XXI wieku i najlepszym światowym know-how w dziedzinie spełnienia i efektywności. Stworzona do służenia innym i pomagania im w osiąganiu życia w połączeniu sukcesu i spełnienia. Prywatnie szczęśliwa żona i mama dwójki wspaniałych dzieciaków. Założycielka i prezes wzmacniającej organizacji osobowości na 16 rynkach firmy TLNC, nie wiem czy dobrze czytam, Global, certyfikowanego coachingu, konsultingu mocnych stron Instytutu Gallupa. No właśnie, Taisia, tym większe brawa, tym większe oklaski. Ja mogłabym tak czytać bez końca, ale jesteśmy u mnie na kanale, dlatego chciałam przybliżyć Twoją osobę moim tutaj słuchaczom, osobom, które mnie tutaj też, czy razem ze mną codziennie są każdego dnia, więc dlatego pozwoliłam sobie przytoczyć to, kim jest Taisia. A ja mam do Ciebie takie pytanie. Napisałaś jako pierwszy, bo jestem taka pytaczka, mam nadzieję, że mogę i dziewczyny, pomóżcie mi też z pytaniami. Okej, okay. Mam takie pierwsze pytanie. Napisałaś twoją życiową misją. Jak to jest znać swoją misję? A pozwól, że przytoczę twoją misję, bo jest przepiękna. Życiowa misja Taisi, przyprowadzić miliony ludzi do spełnienia. Życia w pełni radości, autentyczności, obfitości i efektywności. I poprosiłabym Cię jedno takie rozpoczynające nasze zdanie, zanim przejdziemy do tych talentów, do tych mocnych naszych silnych stron, do odkrywania, do tych lęków i unikania w jakiejś stopni tego talentu, to chciałabym powiedzieć, Taisia, jak to jest znać swoją misję? Jakie to jest uczucie? Wiesz, że nikt mi nigdy nie zadał tego pytania? Okej. Okay. Wręcz wzruszyłam, kiedy w ogóle czytałaś, jak to jest. Chyba nawet nie mam na to słów, słuchajcie, po raz pierwszy za nie mówiłam. To jest tak, po pierwsze, że wiesz, że nie zrobisz tego sam. To jest najważniejsze. Skąd wiesz, że to jest twoje soul dream, jak ja to mówię, marzenie twojego ciebie prawdziwego? Pierwsza oznaka stąd, że wiesz, że nie możesz zrobić tego sam. Że zrobisz to tylko z Bogiem, bo tu nawet nie chodzi o innych ludzi. Bo to On daje nam marzenie i zadanie w serce. I jeżeli odkryjemy to prawdziwe, to coś, co ciebie pociąga, to coś, co czujesz, że twoje serce bije mocniej, to coś, co powodowało kiedyś u ciebie cierpienie, ponieważ moja misja wynika z mojego osobistego cierpienia. Ja czułam na sobie, jakie to jest straszne, smutne i okropne żyć w braku spełnienia. Mimo tego, że byłam
radosną kobietą sukcesu i niby zrobiłam wszystko, co świat mówił, że mam zrobić, żeby było super. Ja to wszystko zrobiłam, a mimo wszystko, i gdzieś utraciłam to coś, co daje radość, to było dla mnie straszne, więc kiedy w 2015 roku, ja pamiętam dokładnie ten dzień, ja pamiętam ten moment, ja pamiętam, gdzie ja stałam, kiedy w poszukiwaniach w swojej formuły geniuszu, swojego zadania na ziemi, dostałam je poprzez szereg ćwiczeń, które się śmieje i wierzę, że robił ze mną sam Mr. Good, ponieważ ja je po prostu dostawałam, przychodziłam i ciągle szukałam, byłam takim króliczkiem świeczalnym i pamiętam, jak ja już miałam to być w spełnieniu i pokazać innym, jak to jest żyć w spełnieniu, to po prostu to jest takie, że to jest uczucie, że jesteś w domu, Dora. Teraz wiem, to jest, że z jednej strony czujesz, to jest to, jestem w domu. Aż mi łzy poszły. Muszę chyba sama emocje trochę... A potem cytat, który mi cały czas pomaga, ponieważ wiecie, mogłabym tu mówić, że to jest takie odpowiedzialne i w ogóle... Nie, bo to nie o to chodzi, bo to nie na mnie leży ta odpowiedzialność. Ja cały czas powtarzam, że ja mam zrobić to, co ja mogę, mam być najlepszą wersją siebie, mam używać swoje talenty, żyć w zgodzie ze swoimi wartościami, dążyć do tego marzenia mojej duszy, a wtedy ten, który mnie stworzył, będzie mógł przeze mnie działać. I cytat, który... Kiedy poznajesz swoją misję, to ona przeraża, ponieważ prawdziwe zadanie jest zawsze większe niż sam człowiek. I uwielbiam historię, którą przytaczam też chyba w swojej książce. Nie pamiętam, co mam w tej książce, ale wydaje mi się, że przytaczam. Że jak byłam 12-letnią dziewczynką i usłyszałam, jak do Mojżesza konkretnie mówił nasz Stwórca, co ma zrobić, a Mojżesz zamiast tego, żeby to zrobić, uciekł na pustynię na 40 lat, to ja sobie pomyślałam, co za dziwny człowiek, gdyby tak do mnie... Bóg wprost powiedział, Taisio, to jest moje zadanie. To my, ja pierwsza od razu poszła i robię. Tak myślałam, kiedy miałam 12 lat. To myślenie jest, i dzisiaj rozumiem Mojżesza. Ja uciekłam na 40, uciekłam na 4, ponieważ musimy się z tym oswoić. Ale cytat, który właśnie chcę przytoczyć, bo wiem, że to jest długa odpowiedź na pytanie, ale to jest bardzo głębokie pytanie. Cytat cały czas pomaga, to jest napisane, że ten, który ciebie powołał, jest wierny i on też tego dokona. Mm-hmm. Kiedy mam takie dni, że mi się wydaje, wiecie, taki głos, no ta misja, nic nie robisz ze swoją misją, to ja po prostu wtedy przypominam to sobie i mówię, ja mam być dostępna, a jest napisane, że ten, który mi dał to zadanie, nie jest napisane, ty to dokonasz. Jest napisane, on to dokona. I mi to daje taką ulgę, więc każdemu, kto słucha i może szukacie teraz swojego zadania, swojego miejsca, to on to dokona. Spokojnie. Pięknie, to, fajnie. Nie, bardzo pięknie. Dlaczego? Bo myślę, że misja, wiem po sobie, 4 lata temu też nie miałam misji. Wydawało mi się, że wszystko jest fajnie i w ogóle i jest praca i swoja firma i wszystko, ale nie, kompletnie nie wiedziałam, co oznacza misja i po co tak naprawdę tutaj Bóg mnie stworzył, wszechświat mnie stworzył, ktokolwiek mnie stworzył tutaj na tą ziemię. Tak. Dlatego w momencie, kiedy odczułam całkiem niedawno to swoje powołanie, tą swoją misję, to gdy powiedziałaś, czuję się jak w domu, to dokładnie aż mi łza podeszła tutaj, wiesz, emocjonalnie, bo pomyślałam sobie, wreszcie jestem w domu, wreszcie jestem w punkcie, w którym chcę, chociaż wiem, że on może się zmienić, może być kolejny i kolejny i kolejny dom, ale zezwolenie sobie na bycie w kolejnym domu pozwoliło mi też, dało mi pewną ulgę. Super, dziękuję Ci pięknie, bo to są takie emocje, kiedy przeczytałam Twoją misję, też się wzruszyłam i pomyślałam sobie, jak bardzo wielu osobom możemy pomóc, może właśnie teraz masz ochotę udostępnić i powiedzieć drugiej osobie, wow, chodź tutaj, zobaczysz, czym jest misja, ale może poczujesz swoją misję. Pięknie. Jeszcze dodać, że tak z mojego doświadczenia też misja jest takim dużym słowem. Ja nawet ostatnio nie chcę nazywać tego misja, to jest twoje marzenie twojej duszy. Myślę, że to jest cudowne określenie. To jest twoje po co ja tu jestem. Bo misja na mnie nawet nakłada takie, masz misję. Wiecie, ale ja wiem, że to jest moje marzenie, to ja też wiem, że to jest coś dobrego dla mnie. Że ja, jeżeli zatem będę
będę szła, to to jest dla mnie coś fantastycznego, już nie mówiąc o innych, bo w tym jest niewiarygodność tego podążania za sobą prawdziwym, że ty dajesz radość wtedy sobie i wszyscy wokół na tym korzystają. I jeżeli któregoś z tych komponentów brak, czyli jeżeli korzystają tylko, a ty cierpisz, to oznacza, że coś jest nie tak. Jeżeli korzystasz tylko ty, a inni cierpią, też coś jest nie tak. Jakby cała niewiarygodność tego bycia w prawdziwym sobie, w prawdzie i w duchu i w tym marzeniu, to jest właśnie to, tak? Żeby wiedzieć, po co jestem i w tym być. Pięknie. A zaczyna się to od talentu. No właśnie, dlatego mówię, chciałam nas sprowadzić w kierunku talentów, ale korzystając z tego, że jesteś ekspertem w tej dziedzinie, ekspertem może jest to taki bardzo też górnolotny wyraz, kobietą, która to czuje, która to przeżywa, która jest w tym domu właśnie misji, stąd pomyślałam, będzie zaciekawiło mnie, jak to jest być w tej misji, bo czasami nie możemy wyrazić tego słowami. Uczę tutaj słowa jako edukator autoprezentacji biznesu. Stąd dla mnie też było ważne usłyszenie od takiej osoby jak ty, czym jest misja i jak możemy to przerobić w marzenie. Ale powróćmy do tych talentów. Taisia, nie ukrywam, kiedy pierwszy raz rozmawiałyśmy, zadałaś mi pytanie, czy zrobiłam sobie już swoje 5 talentów poprzez test Gallupa. Do tego dojdziemy za chwilę. Ja powiedziałam, że nie, bo ciągle wydawało mi się, że coś stoi na drodze. Jesteśmy świadomymi osobami, istotami tutaj na tej ziemi, więc zadałam sobie pytanie, skoro już 3 razy podchodziłam do tego tematu i za każdym razem wydarzyło się coś, obojętnie, małe, drobne i tak dalej, to zadałam sobie pytanie, co stoi na mojej przeszkodzie, w mojej głowie, w moim sercu do odkrycia tych talentów. I bardzo mnie to zainspirowało i dlatego poprosiłam Ciebie o ten temat. Dlaczego też to tak jest? Bo być może kogoś też to dotyczyć będzie, albo ktoś odczuwa podobnie. Ja już inaczej od jakiegoś czasu pracuję nad sobą, intensywnie pracuję, odkrywam talenty i powiedziałam sobie, wow, tak naprawdę to przecież ja już wiem, gdzie mam swoje talenty. Stworzyłam grupę, wiesz, to, tamto i tak dalej. Ale ty zadałaś mi pytanie, czy wiem i czy tego jestem na pewno pewna, czy jestem tego do końca w 100% pewna. I w tym momencie zrodził się we mnie lęk i zrodził się we mnie strach, powstało pytanie, a co, jeśli te talenty, które znalazłam i talent, który znajdę dzięki Tobie, odmieni całe moje życie, odmieni cały mój projekt, odmieni mój zawód i będę musiała, czy będę skłonna do tego, żeby właśnie coś zmienić jeszcze bardziej. I dlatego moje pytanie, skąd w nas, według Ciebie, jest ten lęk, obawa przed odkrywaniem, przed tworzeniem tych testów, robieniem testów, szukaniem sposobu, skąd jest w nas tyle obawy przed odkrywaniem siebie, mocnych stron i tych talentów? Dziękuję Ci bardzo. Ja bym chciała się odnieść do tego, co opisałaś, ten proces, gdzie 3 razy podchodziłaś do tego, natomiast ciągle coś Ci przeszkadzało. Zamienię tutaj, Marzena Żuławik napisała, a ja 4 lata zwlekam z testami Gallupa, więc chyba nie jestem sama, ale przepraszam, dlaczego właśnie? Na pewno, ponieważ to jest feedback, który bardzo często otrzymujemy od ludzi. Na przykład kiedyś miałam taką sytuację, że w noc sylwestrową, dosłownie godzinę przed Sylwestrem, dostałam chyba wiadomość od swojej bardzo dobrej znajomej, która pisała, Taisia, muszę zrobić to teraz, bo jak nie zrobię teraz, to nie zrobię znowu w przyszłym roku. I po prostu ja jej odpisałam, ale o co chodzi? Ona mówi, ja już pół roku wokół tego chodzę i wciąż i powiedziałam sobie, że mam to zrobić w tym roku i po prostu, więc o co chodzi? Moja obserwacja, po pierwsze wymieniłeś to, że 3 razy do czegoś podchodzisz i coś ciebie odciągało. Ja zauważyłam, że jeżeli w życiu mamy coś naprawdę ważnego, co ma potencjał nam pomóc, nas wznieść na jakieś nowe wyżyny, bądź odmienić wszystko, to zawsze będzie coś przeszkadzało. I to będą drobne rzeczy, mniej drobne, bardzo duże, dopóki my nie podejmiemy wewnętrznej decyzji, że my po prostu chcemy zrobić ten krok, bo halo, słuchajcie, to jest zwykłe badanie. To nie jest jakieś coś. Może ono nic nie odmienić, ale może wszystko. Mówmy się, nie odmienia to ten test. Bo jeszcze nie jest
tego testu, ale od tego się zaczyna, tak? To jest pierwszy krok. Więc po pierwsze jestem pewna, że to jest coś ważnego, jeżeli coś takiego dla danej osoby, tak? Dla danego człowieka, tam jest jakieś przesłanie na 100%. Powiedziałaś potem, dlaczego, że co, jeżeli się dowiem, że kompletnie to, co robię, to nie jest to. To nie o to chodzi. Po pierwsze, ja myślę, że jeżeli chcemy zrobić, odkryć swoje talenty, to musi być właśnie dla mnie jest bardzo ważne po co. Po co? Okay. I jeżeli ktoś do mnie mówi, ja chcę je odkryć, bo mi brakuje właśnie spełnienia, bo mi brakuje radości, bo coś mi tutaj gdzieś uwiera, jakby nie moje buty. Rób to, bo to ci pomoże, nie sam test, pomoże ci później praca z trenerem bądź kurs gdzieś, gdzie ci wytłumaczą, o co chodzi, ponieważ sam test wiele ludzi robi, odkłada na półkę i potem przychodzi do nas za 5 lat i mówi, wow, wy mówicie, że to ma jakiś potencjał, a ja to mam zrobione 10 lat temu czy 5 i żadnego potencjału nie zauważyłam. Potencjał jest w pasji przekaźnika, w pasji osoby, która tym się zajmuje, a nie w samym narzędziu. Natomiast narzędzie też jest genialne, dlatego jedyne w swoim rodzaju. Tak, kolejna pułapka, dlaczego ludzie nie robią, ponieważ myślimy, tak jak powiedziałaś, ja znam swoje mocne strony. A, albo ktoś mówi, no jest tyle narzędzi na świecie, ja już się zbadałam Freesem, Meyer Briggsem, Diskiem, jeszcze teraz będę robiła kolejne badanie. Ja bym tutaj chciała podkreślić to taką grubą, grubą linią, że wszystkie badania na świecie mierzą twoje umiejętności i poziom efektywności. I są głównie stworzone, aby twój pracodawca mógł z ciebie dobrze i porządnie skorzystać i ty dzięki temu osiągniesz sukces finansowy, karierę, więcej pieniędzy, ale czy więcej zadowolenia, czy więcej radości, czy więcej spełnienia? Zong, nie. Umiejętność jest zupełnie czymś innym niż talent. Talent to jest twoje urodzone, to jest, i jeżeli zbudujesz siebie na podstawie swojego talentu, zbudujesz umiejętność na podstawie talentu, wtedy będzie w tym i radość, i zadowolenie, i spełnienie. I jeżeli dojdą pieniądze i awans, to jest cud, miód, malina, masz piękne życie. Ale z tego, co wiem, 90%, a dokładnie, żeby być 87% ludzi na świecie dzisiaj, ma to zrobione zupełnie na odwrót. Że się nauczyli czegoś, nawet teraz uczestniczyłam w szkoleniu, gdzie był taki cudny pan, który jest pisarzem, napisał 11 książek i przy okazji był piosenkarzem znanym na Bułgarii, jeżeli się nie mylę. On mówi, dla mnie to był szok, ponieważ ja w tym wszystkim byłem bardzo dobry. Ja osiągnąłem sukces. Wszyscy mnie podziwiali, osiągnął potężny sukces zawodowy. Natomiast on sam miał w sobie taki smutek i ból, że on nie chciał żyć. I teraz pytanie, dlaczego? Odpowiedź bardzo prosta. Jesteście gotowi? Właśnie, zatrzymajmy się na chwilę. Tak. Zatrzymajmy, bo chciałabym rozruszać naszą społeczność, naszych uczestników. Czy jesteście gotowi, ale dlaczego stopuję? Bo uwielbiam tą prawdziwą gotowość i chciałabym, żeby na tym kanale gromadziły się kobiety, osoby z pełną gotowością, taką jak my, z pełnymi obawami, z lękiem, ze strachem, ale również z pełną gotowością. Dlatego napiszcie w komentarzu, jest ponad 86 osób wyświetliło mi teraz na żywo. Jeżeli naprawdę w sercu czujesz gotowość, bądź czujesz chęć gotowości i w tym kolektywnym naszym, w tym społecznym dzisiaj kanale o godzinie 19:59 chcesz poczuć tą swoją gotowość, napisz w komentarzu, jestem gotowa, napisz w komentarzu, jestem gotowy, albo napisz po prostu w komentarzu, czuję chęć do gotowości. Bądź ze sobą szczera, szczery, bądź ze sobą w prawdzie, bo na tym kanale dokładnie o tym mówimy. I wiem, że Tajsia nam za chwilę wyjawi tą całą naszą gotowość, zobrazuje i pójdziemy wszyscy kolektywnie do przodu, bo na tym mi najbardziej zależy. To jest ta moja misja, żeby przestać o tym tylko opowiadać, tylko zacząć to czuć. Tajsia, ja tutaj pozwolę sobie pokazać nasze dziewczyny, ile jest w nich gotowości, żeby również ciebie zdopingować do dalszej emocji tutaj i do dalszego wyjaśniania. I dziękuję ci bardzo, że mogłam ci przerwać. To co jest z tą gotowością? Dzięki, Dora, dziękuję. Dajesz mi też chwilę westchnienia, więc super.
Wiecie co, mi się przez wiele lat, bo kiedy czymś się zajmujesz wiele lat, to ci się wydaje, że to już jest tak banalne, wszyscy o tym wiedzą, a ja wciąż widzę, że ludzie nie wiedzą i to jest ogromnie ważne. Naprawdę, to co teraz wam powiem, jest ogromnie ważne i ma potencjał odmienić swoje życie, jestem tego pewna. Cały świat uczy nas, że mamy mieć sukces, że mamy umieć robić coś dobrze. Tak jak ten pan, którego przykład wam przytoczyłam. I on mówi, i dla mnie był szok, że ja jestem w tym tak dobry, więc co jest nie tak? Mam uznanie. Co jest nie tak? Nie tak było to, że on nie zbudował to na swojej wewnętrznej prawdzie, na swoich talentach. Okazało się, że ten mężczyzna jest potężnie analityczny. I jego darem jest być analitykiem, refleksje mieć życiowe. Pisać książki, to było z nim spójne, ale ta cała reszta, otoczka, to wszystko, co robił innego, zabijało jego duch. Jeżeli z was ktoś teraz na czacie jest, kto jest introwertykiem, kto jest osobą refleksyjną, głęboką, wiecie, z taką głębią i musiałbyś codziennie być rockstar i wychodzić na scenę i podrywać tłumy, jakbyście się czuli? Napiszcie, jakbyś się czuł czy czuła? Napisz teraz. Albo na odwrót, że jesteś człowiekiem, który kocha ludzi, uwielbia, ludzie to jest twoje, ty po prostu jesteś rockstar, tak? Natomiast twoim zadaniem by było siedzieć każdego dnia w cyfrach, w komputerze, na przykład w księgowości, jakbyś się czuła czy czuł. Dokładnie mój przykład. A teraz wyobraź sobie, że tak dokładnie żyje prawie 90% ludzi zatrudnionych na świecie, że ich zawód, to na co się wyuczyli, nie jest zupełnie zgodny z tym, do czego zostali stworzeni. I to, o czym teraz mówię, nie uczy Instytut Gallupa. To jest moje, jakby Gallup daje nam narzędzie, które jest fenomenalne. Natomiast ze względu na moją misję, mój ból i powołanie, ze względu na to, co przeszłam i byłam w tym miejscu, gdzie miałam ten sukces, gdzie miałam to, jesteś taka dobra, o co ci chodzi, Taisia, ty jesteś taka dobra, dlaczego od dobrego, lepszego się nie szuka, czego ja tylko nie słyszałam, ale tego, czego ci ludzie nie widzieli, to jest to, jak ja się czułam w środku, po tym, jak byłam taka dobra, po tym, jak dostawałam te pieniądze, patrzyłam na nie, a mi się chciało wymiotować, powiem wprost, taki stan, ponieważ czułam, i tutaj jest piękny cytat w Biblii, który kocham, który dogłębnie wtedy zrozumiałam, który mówi, co ci z tego, że cały świat zyskasz, jeżeli duszę swoją utracisz? My teraz myślimy, że to chodzi o grzech, wiecie, ja grzesznicą wielką nigdy się nie uważałam, nie wiem, a tu chodzi o to, że jeżeli, czym jest twoja dusza? Dusza to jest bycie w prawdzie, w twoich talentach, w twoim powołaniu, w podążeniu za twoimi marzeniami. I jeżeli ty dążysz za marzeniami swojej mamy, taty, siostry, przyjaciółki, czy szefa, czy nie wiem jeszcze kogo, ty tracisz swoją duszę, a naszemu Stwórcy na tym ogromnie zależy, żebyśmy byli w radości, po prostu. I ja pamiętam, jak ja wtedy przeczytałam ten cytat i pomyślałam, Boże, ja właśnie utraciłam tą duszę. Ma to sens? Dajcie znać w komentarzach, żebyśmy też mogły poczuć waszą duszę, żebyśmy mogły zobaczyć waszą duszę, że jesteście po drugiej stronie, bo dla nas rozmówców jest to niesamowite, kiedy komentujecie, kiedy aktywnie bierzecie udział, wtedy też dla samych siebie manifestujecie to, że chcecie coś zmienić i chcecie się odkrywać. Taisia, pięknie to wytłumaczyłaś, ten element duszy, myślę, że też jest ze mną bardzo, bardzo spójny. Ja wiele razy będę powtarzać, po ponad 12 latach pracy za biurkiem czułam się bardzo, czułam, że traciłam duszę. Ja nie mogłam już tam pracować, mimo tego, że ta firma była moja i ona miała za sobą sukces, a ja cały czas przychodząc i otwierając dosłownie drzwi własnego biura, czułam, że wchodzę w jakiś, nie wiem, w jakąś jaskinię, do której nigdy nie chciałam zaglądać. I pamiętam też ten moment, do którego chciałam ciebie teraz przywołać. Moment, kiedy usiadłam nad rzeką, kurczę, żeby mi łzy nie poszły, bo to był dla mnie mocny moment, kiedy usiadłam nad rzeką obok swojego biura i zadałam sobie pytanie, zadałam sobie wtedy pytanie, które powtórzyłam ostatnio przez przypadek. Dora, kim do jasnej cholery ty naprawdę jesteś?
I to pytanie pojawiło się tak w głębi serca i nie miałam pojęcia jeszcze wtedy o swoich talentach, które wydaje mi się, że ja jej powiem o tych swoich talentach, które uważam dziś i powiem też, co wydarzyło się podczas twojej po teście Galupa i konsultacji z tobą. Zobaczymy, będziemy mogły porównać. Ale nigdy nie zapomnę mojego rozdroża dróg, kiedy moja dusza powiedziała, nie tam jest twoja droga, ale ty stoisz po środku i mówisz sobie, ale kim ja jestem, nie wiem, nie wiem, gdzie mam iść, nie wiem, jakie mam talenty, nie wiem, co mam powiedzieć o sobie, nie wiem, w którą stronę mam pójść. I chciałam cię zaprosić do tego momentu, Taisia, co zrobić, jeżeli są z nami osoby, które są być może w tym punkcie też tej takiego wyjątkowego czasu, kiedy przed nami jest przebranżowienie, przed nami jest odkrywanie, przed nami jest otwarcie siebie. Co, jak sobie poradzić z tym punktem, tym kluczowym punktem, co dalej tego rozdroża, tej rzeki mojej, tego momentu. Kiedy stoimy, to logika nam mówi, bądź tam, gdzie jesteś, a serce drży i płacze i mówi nie. I doskonale znam to, o czym mówisz i myślę, że wiele ludzi, którzy słuchają, też to czują, ja jestem pewna. Jestem pewna. To jest w 100% po co? Ja nie jestem trenerem mocnych stron, ani Galupa, ani niczego. Ja po prostu jestem człowiekiem, który chce być spełniony i pomóc każdemu, kto chce być spełniony. Tyle. I jeżeli ku temu będzie mi potrzebny Galup, Szmarup, nie wiem co jeszcze, to ja to wynajdę i użyję, żeby pomóc sobie i pomóc tobie. I teraz co zrobić? Mówiłam o tych wszystkich narzędziach, bo to nas myli. Więc Tytut Galupa odkrył, dał nam narzędzie, które wykrywa nieumiejętności, niemocne strony, nie nasz mózg, tylko właśnie nasze talenty. Coś, do czego mamy naturalne predyspozycje. Bo ty możesz być wyuczonym strategiem, ale urodzonym artystą. Ty możesz być wyuczoną księgową, ale urodzonym mówcą. Ty możesz być wyuczonym mówcą, ale urodzonym księgowym. I wy wiecie, o czym ja mówię, kiedy tego teraz słuchacie. Więc kiedy stoisz na tym rozdrożu, to wejdź na moją stronę. Tak. Albo wpisz w YouTube Taisia Laudy spełnienia. Nagrałam tyle wideo. Niemalże codziennie dostajemy, ponieważ chciałam się dzielić tym. Nie chcesz robić na razie badania, to posłuchaj. Posłuchaj, co mam do powiedzenia. A jeżeli już jesteś gotowa, zrób badanie i od razu bądź umów się na sesję z trenerem, bądź, bo ktoś musi ci pomóc. Ja nie lubię robić sama sobie włosy, nie lubię sama sobie malować paznokci, ani nie lubię sobie szyć ubrań. Więc jeżeli nawet z tych rzeczy ufamy ekspertom, to o ileż bardziej chcę ufać ekspertom w pracy z moim wnętrzem. Bo dla mnie to jest jak operacja ducha. I więc to jest ten następny krok. To jest to, co pomogło mi, bo w 2012 roku w końcu, może troszkę wcześniej, przyszedł do mnie, ktoś mi powiedział, bardzo bliska mi osoba, zbadaj talenty. Talenty. I wtedy mi się to połączyło z przypowieścią o talentach w Biblii znowu, którą znałam. Ale w ogóle jakby, że każdy z nas je ma, że wręcz jest wymagane, że my mamy je użyć i jeszcze pomnożyć. I w ogóle, halo, to gdzie one, jak je odkryć? I nagle mi ktoś mówi, że można. I to jest jedyne narzędzie na dzisiaj, za chwilę będzie jeszcze drugie, które odkrywa talenty. Stamtąd dowiesz się, kim naprawdę jesteś. I to, co się dzieje często, że my mamy maski, my myślimy o sobie inaczej, niż tak naprawdę czujemy. I może być tak, że ktoś czyta swój wynik i mówi, wow, to jest. A może być tak, że ktoś całe życie robił coś innego i tu nagle czyta, empatia, coś, jaka empatia, mnie w pracy za empatię to kolali, a nas nie zabrali, nie nienawidzę tej empatii, a ty ją masz. I teraz jest magia, jak to wykorzystać, jak zbudować ten swój dom, to swoje życie, albo tą swoją podróż do domu, na sobie prawdziwym, tak? Więc to jest pierwszy krok. Dla kogoś może być pierwszym krokiem odkrycie też swoich wartości ewentualnie, ale ja bym zaczęła od talentów, szczególnie w czasach, w których dzisiaj jesteśmy. Ponieważ tak jak powiedziałaś, wielu z nas czeka przebranżowienie. Wiele ludzi zyskuje pracę, wiele ludzi traci pracę. Wiem, że na przykład w Stanach Zjednoczonych za ostatni tydzień według danych Instytutu Galupa 10 milionów ludzi straciło pracę. Z mojego doświadczenia jest tak, że kiedy często zadaję ludziom, kim jesteś bez twojej pracy,
to często jest cisza, łzy i ludzie nie wiedzą, kim są. I zaczynają mówić, no żoną, tyle mam lat, taki mam wzrost, ale kim ty jesteś? Kim ty jesteś w głębi, gdyby zabrakło wszystkiego? I to jest najważniejsze pytanie, które dzisiaj musimy sobie zadawać i znać na nie odpowiedź, ponieważ z tej odpowiedzi będzie się wyłaniała twoja droga nowa, cudowna. Pięknie. Czyli byliśmy już w tym punkcie takiego rozpoznania, tego momentu, kiedy wiesz, że coś jest nie tak i coś powinno przyjść, tak? Tej mojej charakterystycznej, powiedzmy, rzeczki niedaleko mojego biura. Teraz chciałabym poprosić Ciebie o taki etap drugi. Ja Was przepraszam, że może na podstawie mojego tutaj życia też trochę takie pytania usyłowałam, ale Taisia, bo wiem, że inaczej, pracuję z wieloma kobietami, spotykam, rozmawiam i wiem, że często czujemy podobnie. Ja w momencie po 12 latach pracy w biurze, właściwie 14 lat pracy biurowej, nagle kiedy zaczęłam rozpoznawać swoje talenty na różne metody, uczestniczyłam w wielu też szkoleniach różnego rodzaju, nagle pojawił się talent tak naprawdę wystąpień publicznych, mówcy, rozmówcy. Nie ukrywam. Gdzieś tam echo idzie, słyszycie też echo? Czy to tylko u mnie? Nie, jest super. Okej, okay, może ten. I teraz w momencie, kiedy odnalazłam ten talent, wiesz, tutaj praca biurowa, organizacja, struktura, schemat i tak dalej, nagle okazało się mówca motywacyjny, może nie motywacyjny, tak wyszło, ale scena i tak dalej. Dla mnie to był taki szok, tak wielki, że w pewnym momencie się wycofałam i przeraziłam. Nawet już założyłam grupę w lutym 2017 roku, było nas 9, powiedziałam, dobra dziewczyny, robimy pierwsze szkolenie, pierwsze warsztaty, inauguracja, wspaniale, a dziewczyny mówią do mnie, Dora, ale ty idziesz na scenę, bo założyłaś tą grupę, a ja mówię, jak ja na scenę? Absolutnie, ja się do tego nie nadaję, to w ogóle nie mój talent i tak dalej. Dziś, po 2,5 roku, czuję się naprawdę jak ryba w wodzie. Brakuje nie, mi się przerwać. Nie da ci się przerwać, po prostu by tak. Ale wiesz, o co mi chodzi? Tak, było echo, ale już nie ma. O. Ja wiem doskonale, o co ci chodzi. Teraz nie słyszę ciebie, Dora. Okej. Okay. Okej, okay, jest dobrze. Wszystko jest super. Nie słyszę. Nie słyszę. Słyszysz mnie? Tak, słyszę, już nic nie. Dobra, skakujemy, nie ruszamy nic. I wiesz, i to było dla mnie tak ogromnym przerażeniem, że co zrobiłam? Zwiałam. Ja po prostu zwiałam. Ale to jest to, o czym mówiłam, możesz na pustynię, ja tam gdzieś, każdy wieje. Co zrobić, żeby nie uciec? To miało być to pytanie. Wiesz co, ja myślę, że trzeba robić to, z czym się dobrze czujesz. I jeżeli w danej chwili masz potrzebę uciec, to uciekaj. I uciekaj, ale wiedz, że po prostu ja cały czas powtarzam, podążaj za radością. Bo radość i spokój to jest to, do czego my wszyscy dążymy, ale taki dobry spokój. Kiedy wszystko się dzieje, a ty masz taki... Kiedy wszystko się dzieje, a ty masz radość. I po prostu trzeba być autentycznym i trzeba być bardzo spójnym ze sobą. Jeżeli czujesz, że trzeba uciekać, uciekaj. Po prostu rób to, co czujesz, tak długo, jak jesteś szczery i autentyczny wobec siebie. To jest bardzo ważne, ponieważ czasami my potrzebujemy ucieczki, żeby coś zrozumieć, albo odpoczynku, tak? Ja kocham, bo jestem pewna, że każdy z nas przychodzi tak zwane swoje hero's journey, czyli podróż takiej bohaterki, tak? Każdy z nas ma podobną historię i kiedy wydałam swoją książkę właśnie, gdzie opisałam swoją historię, to co mnie szokuje, ile kobiet, ludzi pisze, nie tylko kobiet, mężczyzn też, że jakie my mamy podobne historie. Jestem przekonana, że my wszyscy w pewnym momencie żyjemy, potem jest ten call, to powołanie, ten dzwonek, ten telefon, u kogoś to jest myśl, u kogoś to jest krzyk, u kogoś to jest coś się dzieje, że ty nagle się budzisz i mówisz, tak dalej być nie może. I potem następny krok u większości jest ucieczka. Albo próba zatrzymania tego stanu, tak? No kto mi to będzie mówił, że tak dalej być nie może? I ja wiem, jak ma być i koniec kropka. Więc to kurczowo się trzymać tego, co nam nawet nie służy, ponieważ się boimy. I to jest normalne, tak? I
I potem po tej ucieczce jest tak zwany etap oswojenia, gdzie spotykamy swoje strachy, obawy, gdzie widzimy swoje różne przeszkody, gdzie słyszymy głosy rodziców, cioć, wujków, nauczycieli, którzy nam wmawiali, jakie ty jesteś, jakie ty nie jesteś. I my w to wszystko uwierzyliśmy. I my potrzebujemy czasu na konfrontację tego wszystkiego. I bardzo często ta konfrontacja odbywa się właśnie w trakcie ucieczki. Więc ona jest istotna. Ponieważ jeżeli nasza tak zwana wojownica czy wojownik wyjdzie ze swoim zadaniem do świata, ale wciąż będzie miała z tyłu tego smoka, który mówi, co ty robisz? A z przodu, to zamiast ludzi będzie widziała tego smoka. Patrzcie, co zrobił nasz kochany Jezus, którego uwielbiam i za chwilę będzie święto, więc w sumie w temacie. Co on zrobił, kiedy nawet kiedy on się dowiedział, on wiedział zawsze, ale był moment po jego chrzcie, kiedy było, to jest syn mój, tak, co on zrobił? Co on zrobił? Na 40 dni? Na pustynię? Już, może coś tutaj krótkiego dodać, taką anegdotkę. Nie wiem, czy ją kiedyś opowiadałam, ale nasze pierwsze warsztaty inauguracyjne, uciekłam z tej sceny, bo powiedziałam, że muszę na chwilę pójść do toalety, tak, bo gdzieś uciekłam. I wtedy jedna z bardzo dobrych mi przyjaciółek podała mi dosłownie 25 ml wódki i powiedziała, wypij i idź, więc tutaj nawołuję, przepraszam, do Jezusa, który pił wino, więc czuję się w jakimś stopniu usprawiedliwiona, ale tak trochę tak po części... To mi wtedy dało troszkę takiej odwagi, więc szukajmy sposobu na swoje strachy. Nie wiem, jak ty to widzisz? Popatrz, że tak naprawdę nie zwalczajmy tego, bo w walce my zawsze przegrywamy. Kiedy walczymy, fokusujemy się kompletnie nie na tym, na czym powinniśmy. Ja w ogóle, nawet teraz, tak? Można się fokusować na tym, ile osób, gdzie, co, w ogóle. Można się fokusować na tym, słońce świeci, mam dzień, jestem z dziećmi w domu, mogę coś przeczytać, mogę coś, wiecie. My zawsze mamy wybór. Zawsze masz. Najważniejsze akceptować siebie, być spójnym. I jeżeli dzisiaj czujesz strach, to czuj ten strach. Widocznie tak ma być i zobacz, gdzie on cię doprowadzi, po prostu. Czy on ci na koniec dnia posłuży, czy on ci po prostu robi no coś, że już nie będziesz chciała go czuć. Jeżeli dzisiaj czujesz, wiesz, o co chodzi, ja jestem za tym, po prostu, jest oczywiście cała metoda. I to robimy już po talentach, kiedy osoby znają, bo ja rzucam, tylko prowadzę ich do swojego spełnienia. I potem kolejny etap, kiedy już wiesz, ty nam, ta wojowniczka nasza wie, jakie ma narzędzia, mikrofon, czy długopis, czy co ona tam ma za talenty, to zwalczanie tych strachów wraca już z wartościami. Czyli co ja powinnam mieć w swoim wnętrzu i wokół siebie, żeby ta moc, którą mam, te talenty mogły żyć. Bo kocham tutaj przykład drzewa, na przykład wiemy, że jabłoń no ma ten, może w darze dawać nam jabłka, tak? Natomiast jeżeli jabłoń zasadzimy na Syberii w minus 40 stopni, to raczej nie będzie mogła kwitnąć i wydawać Więc tutaj już się zaczyna ta praca, okej, teraz wiem, jakie mam narzędzia do swojego spełnienia, a teraz muszę zajrzeć do środka i na zewnątrz, czy to, co mam tu i to, co mam wokół siebie sprzyja, żeby te narzędzia mogły być używane. I to już robią wartości, to jest mój kolejny kurs, bo najpierw jest talenty, poznajesz się i masz wzmocnienie, masz wiarę, że ty możesz. Jeżeli są osoby, które były na kursie, to napiszcie tam parę słów w ogóle, o co chodzi, bo nie chcę o tym dużo opowiadać. Super. Natomiast potem jest bardzo ważne, ważne właśnie to, jak wyjść, tak, te strachy. I tutaj już wchodzimy w pracę z wartościami. Twój świat wewnętrzny, twój świat zewnętrzny. A potem, kiedy już to człowiek zrobi, bo to była też moja ścieżka, tak? To bardzo ważne jest odnalezienie tego swojego po co. Po co? Bo to po co ja nazywam, to jest twoja latarnia życia. Jeżeli ty nie widzisz latarni, to wiatr zawieje w lewo, zawieje w prawo i będziesz i z talentami,
i z wartościami, i będziesz się tak z talentami. To właśnie ja czułam się bardzo długo na tej łodzi, skąd może też i ten obraz, który mam, że ta łódź niech w końcu troszeczkę nabierze tego, tej jednej. Kiedy znasz to swoje po co, kiedy odnajdujesz to swoje zadanie, to swoje marzenie twojej duszy, ciebie, pragnienie wewnętrzne, to wtedy twoje talenty nabierają sensu, bo ty wiesz, że ty masz tam do tego czegoś, co ty widzisz, to ciebie tam prowadzi, bo ty to zaczynasz widzieć. I wtedy nawet tu zawieje, tam zawieje, okej, ale ty to widzisz. I to już jest moc. I to jest właśnie formuła geniuszu. Teraz w skrócie opowiedziałam, czym jest formuła geniuszu. To są te trzy etapy. Talenty plus wartości plus marzenia. I kiedy odkrywasz w sobie tą głębię, jesteś po prostu... I wtedy dochodzi prowadzenie. Ponieważ to jest czwarty element, czyli kiedy już to wszystko znasz, to stajesz się pożyteczną. Nie jesteś więcej, przepraszam, powiem mocno, ale tak jest, pasożytem. Zaczynasz być kimś, kto daje, nie tylko bierze. A to jest możliwe, kiedy zrobimy tą pracę, bo dopóki jej nie znamy, dopóki nie wiemy, kim jesteśmy, co w sobie mamy, my jesteśmy wciąż jak tacy, gdzie się podpiąć, żeby... Teraz na pewno dużo osób się podpięło. Korzystajcie, korzystajcie, niedługo się skończy. Mamy czerwień. W sobie, słuchajcie. I to jest najcudowniejsze uczucie. Kiedy już nie musisz szukać żadnego gniazdka, kiedy ciebie przeraża koronawirus, bo nie ma gniazdek, siedzisz w domu sama, tylko wtedy jest tak dobrze, ponieważ to źródło jest w tobie. Ono jest niewyczerpalne i po prostu i to robimy, i to robię w swojej pracy. Podpinam z powrotem do domu. Taisia, wiem, że dla wytrwałych na samym końcu, będziemy pomalutku dobiegać do końca, przygotowałaś wspaniały prezent, ale o tym za chwilę. To będzie kod rabatowy na specjalne hasło. Dużo tutaj o spełnieniu, więc myślę, że znajdziecie rozwiązanie też do tego hasła. O tym za chwilę. Słyszę, że troszeczkę jest taki pogłos i echo. Muszę mówić troszkę wolniej, nie wiem dlaczego jest to echo, ale gdzieś tam co jakiś czas się powtarza. Chciałam Was zaprosić do tego, że jeżeli czujesz, że ten live jest wartościowy i mógłby komuś pomóc, to zaproś jeszcze na sam koniec do nas tą osobę, niech wie, że tu jesteśmy, udostępnij, być może jeszcze masz ochotę. Taisia, już tak na koniec, zanim przejdziemy do kodu rabatowego i tych testów i do tego, co do nas przygotowałaś, to mam do ciebie takie pytanie. Jeżeli już... chciałabym, żebyś mi... Ja uczę o korzyściach emocjonalnych. Uwielbiam te korzyści emocjonalne, ponieważ korzyści techniczne, czyli będziemy znać swoje talenty, będziemy znać swoje wartości, poznamy też swoje marzenia. One w nas, w mojej teorii, zawsze są, zawsze były. Przyszliśmy na ten świat tutaj z tymi wszystkimi talentami. Ale jeżeli już to wszystko wiem... to jaką korzyść emocjonalną otrzymam na tej mojej drodze celu, tego spełnienia, tego wyrazu, który przyświeca nam od prawie 3 lat, jako Światowe Imperium Kobiety Spełnionej. Jak to jest czuć się kobietą spełnioną? Jak to czuć się człowiekiem spełnionym? Jak to jest czuć się, że znamy swoje talenty, wartości i marzenia. Jak to jest od strony emocjonalnej? I dlaczego warto zasilać się tą energią, żeby nas prowadziła dalej? Jakie tam są ukryte te emocje? Ja wiem, że tak trochę podchwycam, ale... Mam takie nagranie na YouTube, które się nazywa, jeżeli się nie mylę, Formuła Szczęścia. Jeżeli jest ktoś, kto słucha i wie dokładnie, o co mi chodzi, to napiszcie, ale wydaje mi się, że nazywa się Formuła Szczęścia i tam tłumaczy o tym, większości ludzi dzisiaj, osoby czują 80% negatywnych emocji, tylko 20% radości, uniesienia, zadowolenia i to jest smutne i też co robię, chcę właśnie to zmienić, ponieważ ja wiem, że to jak powinno być i jak się da, to jest dokładnie na odwrót. 80% radości, zadowolenia, uniesienia i 20% smutku. I kiedy ludzie to słyszą, to często mówią, a dlaczego nie 100% radości? Ponieważ smutek sam w sobie jest bardzo pozytywny, jest nam bardzo potrzebny, ponieważ ze smutkiem, nie ze złością, zawsze przychodzi rozwój, wejście na nowy poziom, na nowy wątek twojego życia.
Ale uwierzcie mi też, że kiedy tego smutku jest 20%, a nie 80%, to jest super. Więc odpowiadając, Dora, na twoje pytanie, co się dzieje, kiedy masz w sobie, kiedy masz świadomość siebie, to masz świadomość swoich emocji. Wzrasta tak zwana inteligencja emocjonalna, która jest ściśle związana z samoświadomością. Jeżeli ktoś czytał, polecam cudowną książkę Emotional Intelligence 2.0 i tam jednym z trzech podstawowych elementów inteligencji emocjonalnej jest samoświadomość. Ta cała wiedza, którą się dzisiaj dzieliłyśmy z wami, to jest to samo świadomości. Jeżeli ty nie jesteś świadoma siebie, jest ci bardzo ciężko zarządzać swoimi emocjami. Jesteś wtedy jak taki wachlarz emocjonalny, tak? Tu właśnie powiało jest, czy dobrze jest dobrze, tu powiało jest źle, mówią w wiadomościach, trzeba płakać, ty płaczesz. Mówią, trzeba się śmiać, ty się śmiejesz. A to powinno być w tobie, powinno być tu. Więc po prostu odzyskujemy jakby kontrolę nad swoim stanem psychicznym, a to jest niesamowicie ważne. I tych bonusów jest ogrom. My po prostu zmieniamy tą szalę z 80 na 20 smutku. To jest ta sama korelacja, ale inne doznania. No, także mogę długo na ten temat mówić. Czas latuje nieubłaganie, już jesteśmy prawie godzinę, więc mam nadzieję, że nas tutaj, ale mamy bardzo wytrwałe słuchaczki, bardzo wytrwałych słuchaczy i bardzo serdecznie wam za to dziękuję, że z nami jesteście. Taisia przygotowała tutaj dla nas, dla uczestniczek, nie pamiętam tylko co, bo z tych wszystkich emocji to tylko znam kod, na który mamy się na ten powołać i gdzie mamy ten link podesłać. Ja tutaj za chwilkę będę to wszystko zamieszczać, bo nie wiem, czy ja dostałam ten link. To okej, sprawdź proszę. Jeszcze raz, tak, jesteśmy tutaj na żywo. Chciałam ciebie poprosić, za chwilę damy ten kod, ale chciałam zapytać najpierw naszych słuchaczy, czy w ciemno chciałybyście otrzymać kod rabatowy? Jeżeli tak jest, to napisz w komentarzu kod rabatowy, a za chwilę zobaczymy, co z tego wyjdzie. A nie wiedzą na co, ale już dobrze. Ale dokładnie, dokładnie. Ja tutaj szukam na co, ale myślę, że podejrzewam. Ja powiem, o co chodzi, ponieważ dzisiaj naszym jednym z najlepszych produktów i coś, co bardzo pomaga ludziom, szczególnie w tych czasach, jest badanie talentów razem z kursem Twoja naturalna moc, to są 3 tygodnie pracy ze mną online, gdzie po prostu prowadzę Ciebie za rękę poprzez wszystkie meandry Twoich wnętrz, tak? I rozumiesz, gdzie jest ta moc, dlaczego czujesz się, jak się czujesz, dlaczego w życiu było raz cudownie, raz trudniej. Po prostu jest to program, jest tam 19 lekcji, gdzie się spotyka, gdzie po prostu robisz to w swoim tempie. Jeżeli już masz badanie, możesz mieć pakiet bez badania. Jeżeli jeszcze nie masz badania, to wtedy jest pakiet badanie plus kurs i po prostu poznajesz tam całą głębię talentów, tak? I to jest ten pierwszy początek formuły geniuszu. Przed tym, jak pójdziemy gdzieś dalej, jeżeli ktoś będzie chciał iść dalej, to jest po prostu taka pełnia. O, tutaj masz link, tak? I udało się. Tego nie mówcie nikomu, że zapomniałam, proszę. Jeżeli wpiszecie sobie tutaj, jeżeli ktoś by chciał, tak, to wpisując, wybierając pakiet, który dotyczy ciebie, w zależności od tego, czy masz badanie, czy nie, bo tam są dwa, jeżeli dobrze pamiętam, to wpisując kod i to było kobiety spełnione, prawda, Dora? Tak. Dużymi literami kobiety spełnione. Zobaczycie, jaką niespodziankę dzisiaj przygotowałam dla was, ponieważ wam się tam pojawi, nie chcę mówić, sprawdźcie sobie, pojawi wam się w koszyku i ten kod jest, jeżeli dobrze pamiętam, czynny dzisiaj do końca dnia. Więc dzisiaj do godziny, chyba nasz Paweł ustawił 23:59, jest czynna ten prezent, działa. Więc jeżeli czujecie, to po prostu działajcie. Taisia, czy ty pamiętasz, czy to było z hashtagiem, czy tylko kobiety spełnione? Nie, to po prostu kobiety spełnione. Jeżeli tak, Paweł, mamy na dole. Tak, jeżeli nasz Paweł Dębc słucha, to może podpowie, ponieważ to on robił ten kod, nasz online manager, online excellence manager, tak? Wydaje mi się, że kobiety spełnione i dużymi literami, tak? Tak, dokładnie. Jeszcze sobie sprawdzę. Dokładnie.
bo nie pamiętam tylko, czy z hashtagiem było, bo z tych emocji taka byłam podekscytowana naszym dzisiejszym wywiadem i po prostu sobie zapomniałam to skopiować, ale już macie. Link działa, tak, kobiety spełnione bez hashtagu, czyli kobiety spełnione w języku polskim, tak jak ale... mamy tutaj poniżej, to co nam tutaj mija, tak przed oczami. Kod rabatowy kobiety spełnione, Taisia Laudy, no to nasza, wiadomo, uczestniczka, ale to hasło, kod rabatowy kobiety spełnione. Dzięki Dorze to jest możliwe, że macie taką szansę dzisiaj, ale też uważam, że w tych czasach po prostu, w których jesteśmy, to jest coś, czego bardzo potrzebujemy w danej chwili. Ale może ktoś ma pytania. Dora, patrzyłeś, czy ludzie mają pytania? Czy... Już zaglądam, bo tak wszystko przeleciało szybko, że jak to po prostu... Tak stricte godzina i skończyć, co? Bo ja nie wiem, czy ja... Nie musimy, ale już jest godzina i to też się rzadko mi zdarza, żebyśmy przeciągały, ale jest tyle emocji, tyle wartościowej wiedzy. Ja myślę, że to jest taka bardzo wartościowa wiedza ze względu na to, że nic nie wydarzy się, jeżeli nie znamy swojej misji, talentów, mocnych stron, zwał jak zwał, jeżeli nie znamy śpiewu swojej duszy, jeżeli nie znamy to, co nam w duszy gra, to nic się nie może wydarzyć. I ja się śmieję, uczę autoprezentacji biznesu, ona się też nie może wydarzyć, jeżeli nie znamy swojego wnętrza, jeżeli nie znamy tej swojej duszy, stąd ogromnie się cieszę. Wiesz co, tu było chyba pytanie, być może, czekaj, Agnieszka Marciniak napisała, Taisia, miło było znowu być, aha, to spotkanie, choć wirtualne, znowu budziło we mnie emocje, Sztokholmu, przesyłam uściski. Super, wiesz co mi przypomniałaś, mówiąc o tej muzyce duszy? Miałam zaszczyt i przyjemność pracować na temat talentów i spełnienia z szamanem w Nowej Zelandii. Wow. I kiedy osoba, która nas ze sobą połączyła, powiedziała, że musimy się spotkać i że ja mu pomogę, to sobie pomyślałam, co ja mogę dać szamanowi. Okej. I czym to było? Co to było? Zdradzisz nam to? To było dokładnie to, o czym dzisiaj rozmawiamy. Talenty, marzenia i wartości, czyli formuła geniuszu. I on powiedział dokładnie to na koniec. To dlatego mi się teraz to przypomniało, bo kiedy go zapytałam, co mu dała nasza praca, on powiedział, że... Bo on miał niesamowite dary wizji, że on po prostu miał wizję, że kogoś, wiecie, widział i mówił, co widzi i dla niego to często nie miało sensu, ale dla tej osoby miało. I on powiedział, natomiast często ludzie obdarowani mają problem ze samym sobą i jakby znam to z autopsji, ponieważ jak ktoś szewc bez butów chodzi, tak? I on powiedział, że ten proces, który zrobiliśmy, pozwolił mu usłyszeć swój dźwięk. Powiedział, że tak jak Camerton, że mamy każdy z nas w duszy, ma Camerton, dobrze mówię, w muzyce, tak, czyli ten, w który możesz uderzysz i słyszysz dźwięk. I on powiedział, że to było tak, jakby ja mu pomogłam uderzyć w ten jego Camerton i on usłyszał swój dźwięk. Ale potem dodał, że najcudowniejsze jest to, że nauczył się też uderzać w to sam. Czyli, że wie, że nie potrzebuje mnie non-stop, bo to jest też moje marzenie i uciekajcie od trenerów i coachów, którzy was uzależniają od siebie. Wy powinniście móc otrzymać narzędzia, które pozwolą wam robić to ze sobą. I on powiedział, że pokazałaś mi, jak ja mam w to uderzać i kiedy ja jestem teraz w sytuacji życiowej, że na przykład nie wiem, czy ta osoba pasuje, że mam z nią wejść w coś robić razem, to po prostu mówię, wywołuję ten dźwięk siebie i patrzę, czy nasze dźwięki pasują. I to były jego słowa, wiesz, kiedy ty teraz powiedziałaś o tych dźwiękach, to mi się to po prostu przypomniało. Wiesz co, tak długo tego dźwięku nie słyszałam. I mam też u siebie, zrodziła się, choć myślę, że była już dawno gdzieś we mnie stłumiona misja bycia nauczycielem. Kompletnie nie wiedziałam, czego mam nauczać, ale ja wiedziałam, że to kocham, że to jest coś, co jest moje. Jako osoba w biurze powinnam być szczęśliwa, ale nie mogłam uczyć tego. To nie było możliwością wypełnienia i naprawdę w momencie, kiedy przypomniało mi się, albo wchodziłam w różnego rodzaju medytacje i szkolenia i przypomniałam sobie, to często powtarzam, że uczyłam misie, będąc małą dziewczynką i z takim bacikiem nawet, więc moje uczennice teraz za autoprezentację wiedzą, co mam na myśli. To zrodziło się we mnie coś takiego nad tą rzeką,
A jeżeli ten talent nauczyciela jest prawdziwym talentem i powinnam, tak jak mówisz, dzięki Bogu, dzięki Wszechświatowi iść za tym talentem, to trzeba zaufać. I tego zaufania uczyłam się bardzo, bardzo długo. Uczyłam się go do dziś, do wielu miesięcy, wiele miesięcy temu jeszcze, kiedy powiedziałam, czuję w sobie chęć uczenia, czuję w sobie, że to jest coś nowego, ale bardzo się dobrze w tym czuję, tej nauki, tej edukacji, dopiero wtedy poczułam się szczęśliwa. Wiele osób mówi, Dora, jak to jest, że codziennie jesteś online, jak to jest, że o 12, o 13, o 15 prowadzisz szkolenia, bo ja to po prostu kocham, to jest ten talent, to jest ta pasja, to jest ta misja i zauważyłam, że to nie męczy wtedy, kiedy staje się mną, nie męczy wtedy, kiedy staje się moją duszą. Wzmacnia, słabość ciebie osłabia i stąd będziecie wiedzieć, ty możesz mieć sukces, ale robisz czynność i ona cię osłabia na koniec dnia, więc mimo tego, że daje ci dochód, to jest twoja słabość, a możesz mieć tak, że robisz coś i po prostu robisz, robisz i ciało ci się może zmęczyć w pewnym momencie, ale duch jest dokładnie, dlatego teraz biegam jak nakręcona jakaś, nie wiem czemu, jak to się dzieje. Tajsa, bardzo ci... Pytania? Patrzyłaś? Są pytania? Patrzyłam. Czekaj, po kolei. Czekaj, to nie była... Wiele rzeczy mnie fascynuje, ale cały czas... A poczekaj, może jedno tutaj jest. Natalia pisze, wiele rzeczy mnie fascynuje, ale cały czas nie czuję tego, że to jest to. Czy coś możemy na to poradzić? No dokładnie. I po to jest to, o czym dzisiaj rozmawiamy, tak? Ponieważ, żeby właśnie znaleźć to coś, po prostu. A może się okazać, że jesteś jakby arrangerem, czyli że możesz żonglować wieloma rzeczami, ale wtedy też jest klarowność, ponieważ rozumiesz, jak to zrobić, bo do każdego talentu w kursie też dajemy 50 pomysłów, czyli na top 5 masz 50 pomysłów rozwoju i co z tym można zrobić. Więc wiecie, po prostu no to jest tak jak lejek, tak? Śmieję się z lejka, bo to jest w tym tygodniu na naszej autoprezentacji lejek autoprezentacji, więc chyba większej synchronizacji już nie może mieć. Jeżeli pojawią się jeszcze pytania, napiszcie w komentarzu, dziewczyny piszą, że jest tak emocjonalnie, że nie są w stanie wydobyć z siebie pytania. Ja myślę, Tajsa, że też odpowiedziałaś na bardzo wiele rzeczy, odpowiedziałaś o misji, o odkrywaniu mocnych stron, o talentach, o tym, jak to jest ważne, jak przestać się obawiać, robiąc różnego rodzaju czy testy, czy konsultacje z tobą. Ja, tak jak podałaś ten, korzystajcie z tego kodu rabatowego, niech to będzie ten twój czas tego odkrywania. Jeżeli uważasz, że jeszcze nie jesteś gotowa, wspomnij o nas, przypomnij sobie za jakiś czas, wejdź na wiele wideo, które ma Tajsa na swoim kanale, można ją spotkać, można ją śledzić, korzystajcie, łapcie i to są te narzędzia, z którymi tutaj przychodzę też do tego, na ten kanał codziennie praktycznie o 12 i z moimi gośćmi o 19.30. Tajsa, bardzo ci serdecznie dziękuję. Słyszę swój lekki pogłos, więc troszkę będę już tutaj kończyła, jesteśmy już ponad godzinę. Dziewczyny piszą, wspaniały live. Basia pisze, oj dziś te lejki będą mi się śniły, bo właśnie dziś byłam na kursie. O Jezus, ale się naśmiałam. Przede wszystkim chciałam bardzo serdecznie podziękować Jolancie Stankiewicz, która... Dokładnie, dzięki której jesteśmy tutaj, dzięki której się spotkałyśmy, dzięki której kobieta, która wzięła szybciutko inicjatywę w swoje ręce, w momencie, kiedy miałyśmy spotkanie SIX Światowego Imperium Kobiety Spełnionej, poprosiła mi, pomóżcie mi i wy też może dajcie pomysły, róbmy wszystko wspólnie. Dzień później Jola dzwoni, Dora, bardzo zależałoby mi, żebyśmy zrobiły wywiad z Tajsą. Tajsa zaraz zadzwoniła do ciebie, połączyłyśmy się, więc Jolu, serdecznie ci dziękujemy, jesteś wyjątkową osobowością, utalentowaną niezmiernie i dajesz przepiękny przykład zaangażowania w swoje życie, za co ci bardzo też dziękujemy. Słucha bardzo Mr. Good i podąża za tym, mimo tego, że mówi, że się czasami boi, ale robi. Dokładnie. Tajsa, dziękuję ci bardzo. Chciałabym zakończyć twoimi słowami i zanim chciałam jeszcze, żebyś też pożegnała się z naszymi widzami, bo wtedy
Dokładnie, tak. Bo wtedy ja chciałabym twoimi słowami zakończyć ten live i podziękować wam również i po tych słowach pozostać dosłownie w 5 sekundach w ciszy i wtedy się wyłączyć. Taisia, ja ci bardzo serdecznie dziękuję. I ja wam też dziękuję, to było niesamowite, Dora, to, że masz talent komunikacji i takiego prowadzenia i aktywowania i po prostu to od ciebie bije. Ty wiesz, ja cały czas, kiedy ciebie słuchałam, miałam tylko takie coś, że po twoich słowach będzie reklama, zostawajcie z nami. Wiesz, po prostu, bo robisz to tak profesjonalnie. Jedzie jakieś szczerze mówiąc, a potem, a za moment wraca Dora Fyda dzisiaj na kanale. Coś tak, że jesteś genialna w byciu dziękuję z tobą. Bardzo. Cudowna, wspaniała. A wam, każdej osobie, która była z nami, dziękuję za wasze zaufanie, za wasz czas, za otwarte serca. Życzę wam życia w spełnieniu, ponieważ tylko takie życie ma sens. Życia w prawdzie i w duchu, w prawdzie swojej, tego kim jesteś, po co tu jesteś, żebyś mogła oddychać pełną piersią, żebyś wiedziała każdego dnia rano, co dzisiaj zrobisz dla siebie, a może i dla innych. Także wiem, że wtedy będziesz cudowną sobą, cudowną mamą, cudowną żoną, cudowną babcią, kim tylko chcesz być. I po prostu tego życzę nam wszystkim. Ściskam was i kocham. Cudownego wieczoru i do zobaczenia i usłyszenia. Obudź swój duch i wejdź do życia, które od zawsze było dla ciebie przeznaczone. Dziękuję bardzo serdecznie. Dobranoc. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję, Taisia, jeszcze raz. Cześć. Dzięki. Pa, pa. Pa.